Motolerowanie lenistwa i pijaństwa w podległym sobie zakładzie. Wcześniej nie zawsze zwracano uwagę na jedno, dwu, trzyminutowe spóźnienia, lecz teraz się je notuje. Zapisuje się też przedwczesne wyjścia z pracy czy niepunktualne pojawienie się na obiad w stołówce. Wcześniej były przypadki, że dopuszczano pijanych ludzi do pracy. Obecnie jest to niedozwolone, i za bumelki pociąga się robotników do odpowiedzialności. W tym samym czasie na celowniku władz bezpieczeństwa pojawili się też młodzi kryminaliści i chuligani. Dziesiątki tysięcy osób zostało skazanych w postępowaniach pozasądowych i osadzonych w obozach. Tylko między styczniem a czerwcem 1940 roku aresztowano także 1410 sprzedawców sklepów spożywczych. Ponieważ sprzedawali towary na czarnym rynku. Tajna policja tropiła ludzi, którzy nielegalnie załatwili sobie pozwolenie na pobyt stały w Moskwie. Najczęściej znajdowała ich w kolejkach, od wczesnego rana ustawiających się przed piekarniami. Służba bezpieczeństwa wydaliła z Moskwy 1120 osób, nieposiadających pozwolenia na pobyt w tym mieście. Poinformował Stalina Beria, w czerwcu 1940 roku i zaproponował, by wszystkie osoby przebywające w mieście nielegalnie, nie posiadające stałej pracy albo trudniące się handlem na czarno, aresztować i wysyłać do obozów. Wkrótce potem reżim zadziałał aktywnie. W większych miastach i w większości rejonów granicznych Związku Sowieckiego Rozwieszono informacje o zakazie wjazdu i w pierwszych miesiącach 1940 roku tajna policja aresztowała ponad 50 tysięcy ludzi, którzy sprzedawali żywność na czarnym rynku. Stalin i jego pomocnicy nie czynili sobie iluzji co do lojalności sowieckiego społeczeństwa. Bez represji nie mogliby sobie poradzić nawet po 20 latach trwania władzy bolszewickiej. Nikt nie wiedział lepiej od Stalina, że ludzie, którzy o swojej biedzie musieli mówić jako o szczęśliwym życiu, zdradzą władzę albo przejdą na stronę rewolty, jeśli zdarzy się sprzyjająca okoliczność. By uniknąć takiego niebezpieczeństwa, władza musiała z uprzedzeniem zbierać informacje, kontrolować kontakty międzyludzkie i zastraszać nielojalne grupy, by ludzie mieli świadomość, że mogą zostać ukrani w każdym miejscu i czasie. Lecz to co Stalin i jego oprawcy uważali w roku 1937 za oczywiste, w roku 1940 uważali widocznie za zbędne. Terror w roku 1940 bywał jeszcze brutalny, ale stracił swoją nieobliczalność. Kto bowiem mógł poważnie utrzymywać w roku 1939, że arystokracja, kłacy, białogwardziści, czy socjal-rewolucjoniści, eserowcy, stanowią zagrożenie dla Związku Sowieckiego? Reżim Stalina rezygnował z samowolnego przeprowadzania masowych zabójstw, a zamiast tego określał krąg potencjalnych ofiar i wysokość kar, które można wymierzać. Można rzec, że Stalin i jego aparatczycy poczuli się pewnie jako władza. Masowy terror spełnił swoje zadanie sparaliżował i zastraszył społeczeństwo, zdusił opór w zarodku i skutecznie wyeliminował wrogów. Gdy jednak losy władzy zaczynały się ważyć, reżim wracał do dawnych praktyk. Kiedy Hitler stworzył Stalinowi możliwość okupowania wschodniej części Polski, zaanektowania państw bałtyckich, Estonii, Łotwy i Litwy, i zmusił rząd rumuński do odstąpienia Besarabi na rzecz Związku Sowieckiego. Terytorium państwa sowieckiego wprawdzie się powiększyło, lecz władza bolszewików w ślad za tym nie rosła. Stalin nie wziął bowiem pod uwagę, że w okupowanych krajach niższe warstwy społeczne podniosą się przeciwko własnym elitom i zaczną współpracować z sowieckimi okupantami. Co mogli im zaproponować okupanci, przychodzący z kraju biedaków? Armia Stalina przypominała bardziej zbiorowisko obdartych, głodnych chłopów niż siłę militarną potężnego kraju, mającego ambicje panowania na świecie. Żołnierzom rewolucji brakowało często butów i odzieży odpowiedniej jakości. Niektórzy posiadali wprawdzie wysokie buty wojskowe, wielu jednak miało nogi okręcone szmatami. Jedni nosili płaszcze, drudzy tylko krótkie kurtki. A większość miała na sobie starą, zniszczoną odzież. Podarte brudne mundury, ręce i twarze, buty myli w kałużach, podnosili papiery leżące na ulicy i skręcali sobie papierosy, budzili litość. Wspomina dziesięciolatek, który we wrześniu 1939 roku był świadkiem wkroczenia żołnierzy Armii Czerwonej do Lwowa. Dla polskiego pisarza Aleksandra Wata, Wejście Armii Czerwonej do Łódzka, w którym wówczas mieszkał, było szokiem. Wiesz, te mongolskie twarze, te złachmanione uniformy, te mongolskie hełmy z opadającymi szpicami, takimi chałbami, to była Azja, a do tego już zupełnie potężnie azjatycka. Z Wiktą Winnicką-Witlin, którą tam spotkałem, poszliśmy do kina. Dawali Iwana Groźnego. Szybko musieliśmy stamtąd uciekać. Fetor był nie do wytrzymania. Buty, buty i smoła, odór spoconych stóp i smród mahorki, i azjatyckie twarze, a więc to, na co w czasach mojego flirtu z komunizmem po prostu się godziłem. Lecz wyleczony z komunizmu, jak wtedy, też się nad tym zastanawiałem. Azja, Europa, myślałem. Ta gadanina antysowieckiej prasy. To jest dziewiętnastowieczne i absolutnie powierzchowne. Ale tu, w jednym momencie, absolutna Azja. Kiedy chłopi służący w armii Stalina przekroczyli granice Związku Sowieckiego, przekonali się, że w ich kraju nie było rzeczy, które w Polsce czy w Republikach Medbałtyckich były czymś normalnym. Nie było sklepów z wystawami pełnymi towarów. Nie było chłopów którzy nosili buty ze skóry i mieszkali w porządnych domach, ani mieszkańców miast, którzy mieli rowery. Sandra Kalniete, która po upadku Związku Sowieckiego była ministrem spraw zagranicznych Łotwy, wspomina, że w sklepach rygi czerwonoarmiści nieustannie dopytywali się, czy biały chleb i masło naprawdę można kupić każdego dnia w dowolnej ilości. Sowieccy chłopi i robotnicy nie znali takich luksusów, i dlatego żołnierze sowieccy rabowali na okupowanych terytoriach wszystko, do czego nie mieli dostępu w swoim kraju. W Lwowie widywało się sowieckich oficerów i komunistycznych funkcjonariuszy, którzy kupowali albo rabowali w sklepach zegarki, towary delikatesowe i przedmioty luksusowe. Po raz pierwszy w swoim życiu sowieccy żołnierze, chłopi, Widzieli, że gdzie indziej chłopi nie głodują. Zetknięcie ze stończykami, Łotyszami i Polakami odbierali jak głębokie upokorzenie, ponieważ przekonali się na własne oczy, że zwyciężeni żyją lepiej niż zwycięzcy. Jan Gross w tym właśnie upatrywał istotną różnicę między narodowo-socjalistyczną a stalinowską polityką okupacyjną. To, czego nie było pod okupacją sowiecką, to poczucia dyskryminującej pogardy, postawy nad człowieka, tak ostentacyjnie demonstrowanej przez Niemców. Na początku Sowieci byli raczej jacyś pełni szacunku, niepewni i onieśmieleni, dlaczego podbici mieli brać za wzór porządek społeczny kraju, będącego przytułkiem dla ubogich. Zimą 1939 roku. Sowieccy żołnierze przekonali się też, że militarna potęga Armii Czerwonej, o której nieustannie mówiła propaganda reżimowa, była absolutną nieprawdą. Kiedy w listopadzie 1939 roku Stalin wydał swoim generałom rozkaz zaatakowania Finlandii, wszyscy spodziewali się, że Armia Czerwona podbije ten kraj w ciągu kilku dni. Najpierw jednak Stalin przekonał się, że jego groźby nie prowadzą do natychmiastowej kapitulacji tych, którym groził. Armia fińska stawiła najeźdźcom heroiczny opór, otoczyła oddziały sowieckie rozgromiła je, a na niektórych odcinkach frontu odrzuciła w tył. W styczniu 1940 roku bezpośrednio przed rozpoczęciem dalszej ofensywy Stalin oświadczył w gronie swoich zaufanych, że Finlandia nie przeżyje tej wojny. Potencjał Białych Finów to 150 tysięcy ludzi z formacji obronnych. Z tego 60 tysięcy już pokonaliśmy. Pozostałych trzeba jeszcze pokonać i wtedy sprawa będzie zakończona. Pozostaną tylko młodzi chłopcy i starcy. Armia Czerwona potrzebowała jednak kolejnych dwóch miesięcy, by zdobyć niewielkie obszary tego kraju i zmusić rząd fiński do odstąpienia części Karelii. W marcu obie strony konfliktu zakończyły działania. Związek Sowiecki poszerzył swoje terytorium, lecz Finlandia zachowała suwerenność narodową. W wojnie tej życie straciło 125 tysięcy żołnierzy sowieckich, a ponad 265 tysięcy zostało rannych. Jedna kampania wojskowa zmieniła się w krwawą wojnę i uzmysłowiła przywódcom politycznym. Że możliwości armii sowieckiej są ograniczone. Oficerom brakowało doświadczenia a żołnierzom motywacji. Sowieccy generałowie tysiącami rzucali swoich żołnierzy przed działa wroga i wysyłali ich do bezsensownych akcji. Żaden z sowieckich żołnierzy nie wierzył po tej wojnie w zapewnienia propagandy, że armia proletariackiego państwa jest armią niezwyciężoną. I że uciskani na całym świecie oczekują jej jako wyzwolicielki. Prawda była zupełnie inna i dostrzegali to przywódcy w Moskwie. Dlatego, kiedy pierwsi jeńcy wojenni wrócili z Finlandii do ojczyzny, zostali natychmiast aresztowani i osadzeni w obozie filtracyjnym. Podejrzewano ich o to, że Finowie mogli próbować pozyskać ich do współpracy jako szpiegów. W lipcu 1940 roku zostało straconych 232 sowieckich jeńców wojennych. Oskarżono ich o bycie agentami tajnych służb fińskich, lapidarnie poinformował Stalina Beria. Bolszewicy zdobywali nowe terytoria, lecz nie zyskiwali przyjaciół. Mieli raczej powody, by wątpić w lojalność podbitych narodów i nie ufać nawet własnym żołnierzom, których doświadczenia Zaprzeczały rzeczywistości, jaką kreowała propaganda. Co zatem musiało się stać? Stalin i jego doradcy widzieli tylko jedno wyjście: nowy porządek przebije się tylko wtedy, kiedy stary usunie się ze świata przemocą i represjami. Innymi słowy, to, co zrobiono już w Związku Sowieckim, należy powtórzyć na zdobytych terenach. Terror powrócił, lecz szukał nowych ofiar. Poza sowieckim państwem idea mobilizacji społeczeństwa napotkała bowiem na opór. Bolszewicy nie liczyli się z tym, że w Estonii, na Litwie czy Łotwie znajdzie ona poparcie. Echa kolektywizacji i niedawnego masowego terroru w Rosji sprawiły, że polityka bolszewików w krajach ościennych przyjmowana była nieufnie. Kraje bałtyckie i Polska nie znały kolektywizacji, powszechnego głodu i terroru. W Związku Sowieckim deportowano natomiast do obozów albo rozstrzeliwano członków mniejszości etnicznych i dyktatura bolszewicka wszędzie łamała wolę i opór społeczeństwa. Dlaczego miało być inaczej na terenach zaanektowanych? Jaką korzyść mieli sobie obiecywać polscy robotnicy i chłopi ze zwycięstwa władzy sowieckiej? Gdyby pokonani mieli wybór, opowiedzieliby się przeciwko sowieckiemu porządkowi. Stalin wiedział, że tak było i nie łudził się, że mogłoby być inaczej. Państwo polskie było jednak słabe. Na kresach, we wschodniej części Polski, zamieszkiwanej przez Ukraińców, Białorusinów i Żydów, obecność państwa polskiego zaznaczała się jedynie obecnością polskich elit. Stalin wiedział, że gdy armia czerwona wkroczy i zajmie te tereny, nikt, ani miejscowi chłopi, ani zagranica, nie pośpieszy im z pomocą. Stalin nie byłby sobą, gdyby nie wykorzystał tej sytuacji. Nadarzyła się ona w sierpniu 1939 roku, kiedy Hitler podjął z nim pretraktację w sprawie podziału Polski. Ambasador Polski w ZSRR, Wacław Grzybowski, przeżył szok, gdy 17 września został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych ZSRR. Gdzie zastępca Mołotowa, Władimir Patjomkin, przekazał mu notę dyplomatyczną, oświadczając, że Armia Czerwona zajmie wschodnią część Polski. Patjomkin zapisał w swoim pamiętniku, że polski dyplomata nie posiadał się z oburzenia i nie chciał przyjąć noty sowieckiego rządu. Jeśli to się stanie, krzyknął, będzie to czwarty rozbiór i zniszczenie Polski. Dorzucił, że Związek Sowiecki. Pomaga Niemcom zniszczyć Polskę. Patyomkin odpowiedział ambasadorowi, że państwo polskie i tak zostało już pokonane, więc nie ma sensu przeciwstawiać się nieuniknionemu. Niedługo potem Mołotow wyraził się przed Radą Najwyższą Związku Sowieckiego, że wystarczyło tylko jedno uderzenie Wehrmachtu i Armii Czerwonej, by zetrzeć Polskę. Tego benkarta układu wersalskiego. Kiedy oddziały sowieckie przekraczały granice Polski w połowie września 1939 roku, Stalin przedstawił ten akt wojennej agresji jako akt wyzwalania ukraińskich i białoruskich chłopów z polskiego jarzma. W prasie sowieckiej zaanektowanie wschodnich terenów Polski przedstawiane było jako ponowne złączenie się rozdzielonych narodów, które teraz powracają pod dach wielonarodowościowego państwa i łączą się ze swoimi. Po drugiej stronie granicy. Hasło, że stalinowski reżim jest obrońcą uciskanych narodów, nie pozostało bez konsekwencji na zaanektowanych terenach. Ze strony Armii Polskiej nie należy spodziewać się żadnego oporu, meldował Stalinowi 22 września Lew Mechlis, szef głównego zarządu politycznego Armii Czerwonej. Donosił także, że Ukraińcy i Białorusini którzy zaciągnęli się do polskiej armii, by walczyć przeciw Niemcom, składali broń i nie stawiali oporu. Kiedy pierwsi żołnierze armii czerwonej wkraczali na ukraińskie wsie, kobiety płakały z radości. Ludność ukraińska i białoruska witała czerwonoarmistów jak wybawców. W niektórych miejscowościach sytuacja wymknęła się jednak spod kontroli sowieckiej władzy. Ukraińscy chłopi napadali na polskie wsie, podpalali domy, i mordowali ich mieszkańców. Nienawiść była tak wielka, że Armia Czerwona musiała w kilku wypadkach ochraniać schwytanych polskich oficerów przed ukraińską ludnością. Wydaje się jednak, że w niektórych wsiach ukraińscy chłopi bestialsko torturowali i mordowali Polaków pod nadzorem Armii Czerwonej. W obwodzie Nowogrodzkim polscy policjanci zostali zarąbani siekierami, a 300 jeńców Zostało zabitych młotkami W Łucku Dwudziestu czterech mieszkających tam Polaków powińscy chłopi Związali drutem kolczastym I utopili A w Próżanie Chłopi białoruscy ukemienowali Kapitana Wojska Polskiego W niemal wszystkich wypadkach Sowieccy okupanci nie reagowali Pozwalając komitetom chłopskim Robić z polskimi obywatelami Co im się żywnie podobało w masakrach uczestniczyli również żołnierze sowieccy. Kiedy pokonani zostali polscy żołnierze stawiający opór w okolicy Grodna, zwycięzcy rozstrzelali 300 jeńców wraz z dowódcą polskiego pułku. Na polesiu zamordowano 150 polskich oficerów. W miejscowości Grabowiec, między Chrubieszowem a Zamościem, 27 września 1939 roku. Do sowieckiej niewoli dostało się ponad 5 tysięcy polskich żołnierzy. A ukraińscy milicjanci i bolszewiccy komisarze stłoczyli ich wszystkich na jednym placu i rozstrzelali 164 z nich. Byli to oficerowie wojska lub policjanci. W Podchorcach, w obwodzie Złoczowskim, okupanci zidentyfikowali 500 mieszkańców jako policjantów, spędzili ich na środek miasta a czerwonoarmiści zabili ich z broni maszynowej. W innych miejscowościach czekiści mordowali katolickich księży i żołnierzy wojska polskiego, dlatego, że ich białe ręce zdradziły ich jako polską elitę społeczną. Nie ma wątpliwości, że poczynania ludności ukraińskiej i białoruskiej wobec Polaków podobały się nowym panom, bo wspierały ich ideę odgrywania na tych terenach roli obrońców uciśnionych. Nakazem politycznej mądrości jest, pisał Mechlis do Stalina, by ostrze konfliktów narodowościowych skierować na polskich ziemian i urzędników, a zwalniać z niewoli wojennej wszystkich żołnierzy białoruskich i ukraińskich, bo w ten sposób władza radziecka może zyskać sojuszników na zdobytych terenach. O Żydach Mechlis nie wspomniał. Sam był Żydem i, jak się wydaje, uznał, że w obecności Stalina roztropniej będzie nie poruszać kwestii żydowskiej, by nie zostać posądzonym o chęciu pieczenia własnej pieczeni. Lecz również i Żydzi napadali na polskie majątki ziemiańskie oraz posterunki policji na wschodnich terenach Rzeczypospolitej, a żydowskie oddziały samoobrony atakowały rozproszone jednostki wojska polskiego. Z pewnością Mechlis przesadzał, kiedy mówił o radości okazywanej przez ukraińskich chłopów na widok wkraczających do wsi żołnierzy Armii Czerwonej. Lecz na pewno nie przesadzał, gdy opisywał konflikty narodowościowe, które wybuchły po wkroczeniu Sowietów na tereny wschodniej Rzeczpospolitej. Zatruły one na długi czas relacje między żyjącymi tam nacjami i umożliwiły Stalinowi wygrywanie przeciw sobie Polaków, Ukraińców i Żydów. Do obozów jenieckich trafiło w końcu września ponad... 250 tysięcy żołnierzy rozbitego wojska polskiego. Dziesiątki tysięcy spośród nich błąkały się bez celu, ponieważ Armia Czerwona nie była w stanie ich internować ani wyżywić. Szef białoruskiego NKWD i zaufany Beri Wawrinti Canawa, zalecił tworzenie punktów zbornych i obozów, w których dokonywano by filtracji jeńców, by wyłowić i odseparować żołnierzy wrogo nastawionych do sowieckiego porządku. Białorusinni i Ukraińcy, którzy walczyli w szeregach wojska polskiego, a teraz znaleźli się w niewoli, mieli zostać wypuszczeni na wolność. 20 września do obozów skierowano pierwszy transport jeńców. Obozy stworzono po drugiej stronie dawnej granicy na Białorusi i na Ukrainie w rejonie Wołogdy. Już 3 października Stalin wydał NKWD rozkaz, Zatrudnienia 25 tysięcy polskich jeńców wojennych przy budowie dróg i jednocześnie zwolnienia z niewoli wojennej żołnierzy Polskiej Armii, Białorusinów i Ukraińców. Polecił, by wyjaśniano im hasła ideologiczne sowieckiego państwa i mobilizowano przed nadchodzącymi wyborami. Dla polskich jeńców wojennych nie było litości. Stalin nakazał NKWD umieścić polskich oficerów, Urzędników i inteligencję w specjalnych obozach i odłączyć od nich żołnierzy niższej rangi. Oficerowie i urzędnicy trafili do obozu w Starobielsku, a policjanci i funkcjonariusze polskich tajnych służb do Ostaszkowa. Wszyscy jeńcy, którzy przed wojną mieszkali na zachodnich terenach Polski, mieli zostać internowani w obozach w Kozielsku i Putiwlu, a następnie odstawieni na tereny Polski okupowane przez Niemców, niezależnie od tego, czy jeńcy byli Polakami, Żydami czy komunistami. Ponad 10 tysięcy Polaków zostało zamkniętych w więzieniach Wilna, Lwowa, Pińska, Tarnopola, Baranowicz i Brześcia. Między 24 października a 23 listopada 1939 roku władze sowieckie przekazały... 42 tysiące 492 jeńców niemieckim okupantom w Polsce, również wszystkich Żydów, choć ci prosili, by nie wydawać ich Niemcom. Również w republikach bałtyckich, próbując je zdestabilizować, Stalin kierował się strategią dziel i łącz. Ich aneksja dokonała się według cynicznej metody wywierania presji którą Hitler z sukcesem zastosował rok wcześniej wobec Austrii i Czechosłowacji, a którą Stalin teraz skopiował. Bezpośrednio po agresji na Polskę Stalin zmusił rządy Estonii, Łotwy i Litwy do wyrażenia zgody na stacjonowanie wojsk sowieckich na ich terytorium. Mołotow groził nawet łotewskiemu ministrowi spraw zagranicznych. Nie wróci pan do domu, dopóki nie złoży pan swego podpisu pod deklaracją dobrowolnego przyłączenia się do Związku Sowieckiego. Pół roku później, w czerwcu 1940 roku, Stalin uznał, że nadszedł właściwy czas i zanektował kraje bałtyckie. Młotow powiadomił o tym ich ministrów spraw zagranicznych, których zaprosił do Moskwy. Krótko potem oddziały Armii Czerwonej przekroczyły granice Litwy, Łotwy i Estonii. Nie natrafiły na żaden opór, ponieważ uprzedzono jeszcze władze w Tallinie, Rydze i Kownie, by poddały się temu, co nieuniknione. Na Łotwie pojawienie się Armii Czerwonej zostało przyjęte przez ludność z zaskoczeniem, ponieważ rząd tego kraju podporządkował się żądaniom Stalina, nie informując o tym swoich obywateli. Armia Czerwona przybyła z czołgami i ciężkim sprzętem, a za nią szły oddziały NKWD. Po klęsce poniesionej wcześniej w Finlandii żaden nakład sił militarnych nie wydawał się przesadny. Odcinek 32. Tylko na Łotwę zostało wysłanych 200 tysięcy żołnierzy, którzy otrzymali rozkaz zajęcia stolicy i kilku innych najważniejszych miast tego kraju. Ponieważ jednak zaskoczeni Łotysze nie stawiali oporu, również zajęcie Estonii i Litwy nie sprawiło agresorom kłopotu. Gdy Stalin sięgał po przymus jako metodę działania, a druga strona nie stawiała oporu, despota zawsze wysyłał na miejsce swoich zaufanych ludzi. Do Talina posłał szefa partii w Leningradzie Andrzeja Żdanowa, do Rygi byłego prokuratora generalnego kraju Andrzeja Wyszyńskiego, a do Kowna zastępcę szefa NKWD Władimira Diekanozowa. Najwyżsi funkcjonariusze Stalina zabarykadowali się w sowieckich ambasadach i tam podejmowali najważniejsze decyzje. Najpierw wywierali presję na lokalne władze, by same znalazły formę przejścia od starego porządku do nowego. Następnie zorganizowali zmanipulowane wybory, w których przebili się zwolennicy bolszewików, a równocześnie nastawiali mniejszości narodowe przeciwko większości społeczeństwa. W Rydze doszło do krwawych ekscesów. Rosyjscy i żydowscy robotnicy z dzielnicy portowej weszli do centrum miasta, Zaatakowali budynek rządu i rozpoczęli polowania na Łotewskich policjantów. W Lipawie i innych małych miastach Łotwy sowieckie tajne służby zorganizowały komitety wojskowe, których zadaniem było sianie lęku wśród ludności. W Rydze działali rosyjscy bolszewicy-nacjonaliści, w Lipawie Czerwona Straże. Ich członkowie, głównie Żydzi, plądrowali i przeszukiwali domy tropili wrogów ludu i atakowali łotewskich policjantów. W żydowskiej i rosyjskiej prasie zajęcie Łotwy przez Rosjan przedstawiane było jako czyn wyzwolicielski, choć dla większości Łotyszów utrata niezależności ojczyzny była głębokim upokorzeniem. Również Żdanow i Diekanazow stymulowali podobne działania w Estonii i na Litwie. Miały one przekonać światową opinię publiczną, że bolszewicy wkroczyli do tych państw jako wyzwoliciele uciskanych mniejszości. 18 lipca 1940 roku Żdanow pokazał się na balkonie sowieckiej ambasady w Tallinie komunistycznym demonstrantom, którzy zebrali się, by wiwatami uczcić reprezentanta Stalina w swoim kraju. Łotysze, Estończycy, Litwini nie mieli powodów do radości. W lipcu i sierpniu 1940 roku, republiki bałtyckie zostały przekształcone w socjalistyczne republiki sowieckie, a wkrótce potem przyłączone do Związku Sowieckiego. Prezydenci Estonii Konstantin Petz i Łotwy Karli Sulmanis zostali aresztowani i deportowani. Pez zmarł w 1956 roku. W zakładzie psychiatrycznym w Buraszewie, koło Kalinina, a Ulmanis w 1942 roku w więzieniu w Turkmenistanie. Jedynie prezydentowi Litwy, Antanasowi Smetonie, udało się uciec. Zmarł w USA. Stalin miał łatwe zadanie, ponieważ nikt nie przyszedł z pomocą zaatakowanym przez niego krajom. A autorytarne rządy republik bałtyckich pomagały utrzymywać w ryzach złość i opór społeczeństwa. Kilka milionów ludzi w krótkim czasie oraz wbrew swojej woli stało się poddanymi sowieckiego imperium. Żeby utrwalić tę sytuację, Stalin i jego pretorianie wprowadzili sprawdzony już wachlarz represji. Terror mógł okazać się jednak skuteczny tylko wtedy, kiedy jego egzekutorami byli ludzie, którym dyktator ufał. Do takich nie należeli komuniści pochodzący z zajętych krajów. W grudniu 1940 roku Komunistyczna Partia Łotwy liczyła 2800 członków. 1099 z nich mieszkało w Rydze. Tylko 28% komunistów było Łotyszami. Pozostali byli Żydami bądź Rosjanami. Niektórzy z łotewskich komunistów przebywali w latach 30. w więzieniu albo na wygnaniu w Moskwie. Komunizm łotewski został narzucony z zewnątrz i taki pozostał na długo. Panowanie Stalina bardziej na tym zyskiwało niż traciło, ponieważ lojalność komunistów żydowskich i rosyjskich nie budziła wątpliwości. Nigdy nie zjednoczyliby się oni dla jakiejś sprawy z kimś, kim mieli rządzić czy kogo kontrolować. Wprawdzie w Republikach Bałtyckich istnieli również kolaboranci gotowi służyć nowym panom, lecz stanowili oni mało znaczącą mniejszość, która ani we własnej ojczyźnie, ani w Moskwie nie miała wpływu na przebieg wydarzeń. Ten ich brak wpływu na rzeczywistość był również zwycięstwem Stalina. Dyktator bowiem mógł odrzucanym przez wszystkich kolaborantom ufać w ciemno w takim samym stopniu jak rosyjskim i żydowskim komunistom, których wysyłał do zajętych krajów. Każdy wiedział, że ich pozycja w systemie władzy zależała wyłącznie od łaski okupanta. Koniec Związku Sowieckiego byłby również ich końcem. Każdy akt represji, popełniany przez nich w imię dyktatury, Uzależniał ich równocześnie coraz bardziej od dyktatora, który uczynił ich zakładnikami swojej strategii przemocy. Jaki los miał jednak spotkać tych wszystkich, którzy nigdy nie uczęszczali do sowieckiej szkoły, nigdy nie służyli w Armii Czerwonej i nie wiedzieli, czego oczekuje od nich dyktatura? Jakie Estończycy i Łotysze, którzy dobrowolnie się podporządkowali i byli posłuszni, mieli stać się obywatelami Związku Sowieckiego? Ten problem reżim rozwiązywał zawsze w podobny sposób. Ograniczał wolność swobodnego przemieszczania się obywateli, odcinał ich od informacji, zamykał w kołchozach i fabrykach, przeprowadzał pośród nich nabór rekrutów do Armii Czerwonej i dawał im odczuć, że są bezsilni. Do życia w dyktaturze może przyzwyczaić się tylko ktoś, kto uważa, że nie istnieje alternatywa. I kto czuje się zmuszony do tego, by urządzić się jakoś w tej niewoli. Dopiero kiedy zupełnie zgaśnie nadzieja na to, że dyktatura któregoś dnia się skończy, triumf niewoli jest zupełny. Przyzwyczaj się, inaczej wykitujesz, odpowiadali sowieccy żołnierze mieszkańcom zajętych terytoriów, gdy ci nie rozumieli, co się dzieje. Oni sami bowiem już wcześniej doświadczyli, co znaczy podporządkować się przemocy. Teraz czekało to nowych poddanych reżimu. Już w kilka tygodni po wejściu okupantów do krajów ościennych na linii demarkacyjnej oddzielającej terytorium zajęte przez Sowietów od terytorium zajętego przez Niemców, ustawiono posterunki graniczne. Oddziały nadgraniczne NKWD otrzymały instrukcję, by z terenów przygranicznych deportować wszystkie osoby podejrzane, ich domy niszczyć. A każdą próbę ucieczki udaremniać w bezwzględny sposób. Nikt nie miał prawa opuścić Związku Sowieckiego, nikt nie mógł też wjechać na jego teren bez pozwolenia.